Leśniczówka. No, trochę bardziej spokojne niż magazyn Wróżka, natomiast również serial, który bije rekordy popularności, w którym w każdym momencie i w każdej chwili jest bez wątpienia duże przenikanie przyrody, miłości, wątki się przeplatają, bohaterowie przeżywają historie nie tylko romantyczne, ale i życiowe, zawirowania bez wątpienia. Co słychać na planie serialu, sprawdzała Alicja Sękowska. Las, otoczenie pięknej przyrody i ciepła domowa atmosfera, czyli jesteśmy na planie serialu Telewizji Polskiej Leśniczówka. Co słychać u bohaterów? Czy zjedli już śniadanie i mają siłę do realizacji nowych odcinków? Sprawdźmy. Co możemy zdradzić widzom na ten moment? Co czeka bohaterów? No ja mogę powiedzieć o moim bohaterze. Ja gram tutaj rolę Krzysztofa. I rzeczywiście w jego życiu dużo się dzieje, dochodzi do jakichś strasznie takich mocnych zwrotów akcji. Także czekają widzów z tą postacią związane duże emocje rzeczywiście. Aktorka Jolanta Fraszyńska, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Atmosfera jest tak ciepła, tak rodzinna jak przy tym kominku. Mi tu tak fajnie, przyjemnie grzeje w plecy. Na planie jest atmosfera świetna. My jesteśmy tutaj już ze sobą któryś dziesiąty dzień i dopracowaliśmy się takiego właśnie tutaj wspólnego przelotu, że jest, że bardzo przyjemnie przychodzi się do pracy i to jest, i nie ma nic przyjemniejszego jak iść do pracy i jeszcze spędzać ten czas w bardzo, bardzo miłym towarzystwie i w dobrym klimacie i dobrej atmosferze. Akcja. Na planie serialu zawitał nowy bohater, którego gra Sambor Czarnota. Dla równowagi, żeby nie było nudno, pojawia się obiekt westchnień, czyli jakby taka przeciwwaga dla Krzysztofa, ktoś, kto będzie spełniał oczekiwania, ale też będzie takie wartości przedstawiał, które Katarzynie robią. I będzie to uczciwy, bardzo na początku jakiś taki tajemniczy mężczyzna, ale relacja ma się rozwinąć w stronę dobrą. Ja jeszcze nie wiem jaką, ale ma iskrzyć. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do oglądania serialu Leśniczówka od poniedziałku do środy o godzinie 20:30. Bądźcie z nami, bo tutaj się dzieje, jest gęsto, zaskakująco i jest niezwykle sympatycznie. Zapraszam serdecznie.